Ja nie ukrywam, że najlepiej się czuję w odległych miejscach naszego globu, na krańcach świata. Znacznie lepiej niż na krańcach show biznesu. A już tym bardziej w centrum show biznesu się czuję fatalnie. Ale nie, oczywiście miło raz na jakiś czas mieć odmianę od tego prostego, nieskomplikowanego podróżniczego życia. Natomiast przyznam szczerze, znacznie bardziej mnie stresuje to, niż no właśnie, odległa podróż, nieznani ludzie, inne kultury. Ja jednak na krańcach świata czuję się znacznie bardziej pewnie niż dzisiaj tutaj w sukience, w butach na obcasie, na wdechu i jeszcze do tego nominowana do nagrody. Nie wiem, czy ją dostanę, czy też nie. I jak bardzo chciałabym się tym nie przejmować, no to jednak jakiś element stresu i oczekiwania zostaje. Było mnóstwo sytuacji, tak? Napady z bronią w ręku w Darmanie, w RPA na ulicy. Spędziłam noc w więzieniu w Mongolii, w Etiopii. Było mnóstwo spotkań z dzikimi zwierzętami gdzieś tam na afrykańskiej sawannie. Byłam na polach minowych w Kambodży, gdzie kręciłam program. No, sytuacji w jakimś sensie stresujących było kilka, ale ja to traktuję po prostu jak kolejne doświadczenia. Ja mam głównie stresujące przygody, ale to zależy, kto je ocenia. To znaczy, zależy to wszystko od naszego podejścia. Otóż ja już od dłuższego czasu nabrałam takiego sporego dystansu do wszystkiego, co mnie spotyka. I to daje mi naprawdę dużą wolność i swobodę. I prawda jest taka, że stresuje nas coś, czemu pozwolimy się zestresować. Ponieważ ja zaczęłam podchodzić do wielu rzeczy luźno, no właśnie, to taki mały stresik związany dzisiaj z nominacją, ale w ogóle, jak widzicie, jestem bardzo szczęśliwą i spełnioną osobą. Peace and love, jak to ja głoszę. I myślę tak naprawdę, że nam wszystkim tego bardzo brakuje. Żebyśmy spojrzeli na świat w szerszym kontekście. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają WPTV. Do zobaczenia.